Dobiegło końca letnie okienko transferowe. Jak zawsze nie zabrakło ciekawych ruchów związanych z polskimi zawodnikami. Choć tegoroczne Euro nie namieszało na tym rynku tak bardzo jak w 2016, to jednak nie brakowało transferów, którym warto się bliżej przyjrzeć. Dzień dobry, z tej strony Mateusz, witam was na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz, a dzisiaj zapraszam was na zestawienie najdroższych transferów z udziałem Polaków, a także przyjrzymy się co nieco tym może nie tyle co najbardziej wartościowym, ale równie interesującym. Zapraszam na materiał. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfon. Link znajdziecie w opisie. Najdroższy tegoroczny transfer Polaka to przejście Kamila Piątkowskiego z Rakowa Częstochowa do Red Bulla Salzburg za 5 milionów euro. De facto miało to miejsce jeszcze zimą, ale 21-letni obrońca pozostał na wypożyczeniu w Ekstraklasie. Mistrzowie Austrii wiążą z Polakiem duże nadzieje, czego dowodem jest kontrakt podpisany aż do czerwca 2026 roku. Piątkowski rozegrał już 2 spotkania w austriackiej Bundeslidze w pełnym wymiarze czasowym oraz zanotował 1 asystę. Nie wystąpił jednak w spotkaniach eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Brentby. Jeśli będzie regularnie grał w klubie, to może na dłużej trafić do reprezentacji Polski. Na najbliższe spotkania został dowołany dopiero awaryjnie. Na powołania ku niezadowoleniu wielu fanów może liczyć Grzegorz Krychowiak, który zmuszony był opuścić Lokomotiv Moskwa. Po 3 latach solidnej gry w stołecznym zespole na skutek zmian w klubie przeniósł się do Krasnodaru za 4 miliony euro. Polak zdołał sobie wyrobić renomę w Rosji i od razu wskoczył do pierwszego składu nowego klubu. Nie ulega wątpliwości, że będzie grał w nim regularnie i równie regularnie otrzymywać będzie powołania do reprezentacji Polski. Na najniższym stopniu podium najdroższych transferów uplasował się Kamil Grabara. Polski bramkarz po 5 latach rozstał się definitywnie z Liverpoolem. Poprzednim wypożyczeniem do Owus wypracował sobie na tyle mocną renomę w Danii, że za 3,5 miliona euro kupiła go Kopenhaga. 22-latek od razu został bramkarzem numer 1, grając wszystkie dotychczasowe mecze w lidze oraz eliminacjach do Ligi Konferencji. Także w Lidze Konferencji miał okazję zaprezentować się już 4. na liście Tymoteusz Puchacz, który za 2,5 miliona euro zamienił Lecha Poznań na berliński Union. Lewy obrońca zanotował dość szybki skok w karierze i po 2 pełnych sezonach w Ekstraklasie trafił do Bundesligi. W niej jednak cały czas czeka na swój debiut. Na razie 2-krotnie zagrał w eliminacjach Ligi Konferencji, notując przy tym asystę. Wystarczyło to jednak, by otrzymać kolejne powołanie od Paulo Souzy i jeśli w stolicy Niemiec zacznie grać regularnie, to i w kadrze będzie pojawiał się coraz częściej. Za nieco tylko niższą kwotę od Puchacza, 2,3 miliona euro, z Chicago Fire do Lens przeszedł Przemysław Frankowski. To szansa, by skrzydłowego wreszcie zobaczyć w dobrej lidze w Europie. W MLS spędził 2,5 roku. Do nowego zespołu wprowadził się bardzo dobrze. W 3 pierwszych spotkaniach wchodził z ławki i zaliczył 2 asysty. W 4 kolejce Ligue 1 wystąpił już w pierwszym składzie. W Lens pełni rolę lewego wahadłowego, co może zwiększyć pole manewru Paulo Souzy. Wśród bocznych obrońców zaszło zresztą więcej zmian. Michał Karbownik, który nie doczekał się debiutu w Premier League, został wypożyczony do Olympiakosu, gdzie powinien dostać szansę na grę i walkę o powrót do kadry. Na razie jednak musi jeszcze poczekać na debiut. Błyskawicznie natomiast do pierwszego składu w nowym zespole wskoczył Karol Fila, który przeszedł z Lechii Gdańsk do Strasburga za 1,5 miliona euro. Od pierwszej kolejki Ligue 1 polski obrońca ma miejsce w wyjściowej jedenastce, choć jak dotąd za każdym razem schodził z boiska przed zakończeniem meczu. Francuski zespół gra ustawieniem z piątką obrońców, więc być może Fila mógłby w najbliższej przyszłości stać się alternatywą na prawe wahadło w reprezentacji. Z lewej strony natomiast o powrót do kadry powalczy z pewnością Arkadiusz Reca, który udał się na kolejne wypożyczenie z Atalanty.
Tym razem występował będzie w barwach Specji, z nadzieją, że nie odnotuje trzeciego spadku z Serie A z rzędu. Miejsce w składzie nowego zespołu powinien sobie natomiast dość szybko wywalczyć. Z nadzieją na kolejne występy w narodowych barwach do Polski powrócił Kamil Grosicki. Skrzydłowy, który był przez lata kluczową postacią reprezentacji, stracił ostatnie pół roku, nie grając w ogóle w barwach West Bromwich Albion. Po 14 latach Grosik wrócił do Pogoni i bez wątpienia w zespole portowców będzie grał regularnie. Podobnie jak Damian Kondzior, który także wrócił do Polski, zamieniając Eibar na Piasta Gliwice. Warto wspomnieć także o nowych barwach klubowych Aleksandra Buksy. Utalentowany napastnik po zakończeniu kontraktu z Wisłą Kraków przeniósł się do włoskiej Genoi. Zdążył już zadebiutować w Serie A, a w klubie liczą, że okaże się inwestycją równie dobrą co Krzysztof Piątek. A waszym zdaniem, który transfer był najciekawszy i w szczególności, który Polak według was ma największą szansę na regularną grę? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach. Przypominam o konkursie cały czas trwającym na grupie Nie Grasz, Nie Wygrasz na naszej grupie facebookowej. Link znajdziecie w opisie. Konkurs polega na tym, że do wygrania jest wymarzona koszulka. Jedyne co należy zrobić, to odpowiedzieć m.in. na pytanie i zaprosić swojego znajomego do grupy. Nic więcej nie trzeba w tym temacie robić. Zachęcam do zapoznania się z ofertą, a bardziej z konkursem, nie ofertą. Przechodźcie i dołączajcie i grajcie o swój wymarzony trykot piłkarski. A dla osób pełnoletnich małe przypomnienie, że z kodem SPORT600 zgarniacie freebet w wysokości 60 zł na stronie Betfan. Tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.